Witam serdecznie na kanale Picasso. No i cóż, Sattlersi w średniowieczu, trzeba zacząć. Tym razem będziemy sobie podwyższać znowu jeszcze wyżej do dużych domów. No i tą aptekę już by trzeba było też zacząć robić, żeby te leki były możliwe i żeby były dostępne. Ale zanim to, także będziemy się starać, żeby poddźwignąć tutaj nasze miasto na czwarty poziom, także zaczynamy. A więc jesteśmy znowu, zobaczmy w co się tutaj gra, no mianowicie ruszamy tutaj z kopyta. Tutaj dźwignąłem przede wszystkim wieżyczkę, żeby nam te wieżyczki coraz wyżej szły. Ja wiem, że to jest dodatkowy koszt, ale w tym przypadku będzie się to zwracać. Tutaj te dęby zaczynają nam rosnąć, a tutaj placyki żeśmy wrzucili, żeby placyki się też robiły, żeby nam podwyższały tutaj też status, ponieważ potrzebujemy 25 tutaj. Oj, patrzcie, w złym momencie zrobiłem to chyba. Ja nie wiem, czy oni nie, wtedy będą. Dobra. Musimy to usunąć, żeby działały. Stop, 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 stop. Za szybko to idzie przy ataku. Kto nas tutaj atakuje? Tu już? A jak oni się tu dostali? Ty chwileczkę. A tu dziura jest. To ja żem tego to przeoczył? Czy co? Chyba przeoczyłem. Albo oni tak szybko zaatakowali. Ale widzicie, że tutaj już są. Dobra. Nasi drodzy parafialnie tutaj lećmy. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jeszcze jest z młodych. Dobra, idziemy tutaj. Zobaczmy, czy się uda uciec po prostu przed tymi naszymi oprawcami. No bo jak widzicie, tutaj ładnie siekają z dwóch wież. Tutaj ta ma daleki zasięg. O, zobaczcie, jak ładnie ich tu sieka. No, no. Mhm. A jak tam nasi, że tak powiem, żołnierze? Lepiej nie gadać. Ale mają już halabardę, ciężką broń, także będzie łatwiej im walczyć. O, i weszli teraz tutaj do naszego tutaj matecznika, a co za tym idzie, dostaną w ciry i tyle. A zobaczcie, jak szybko im oni mają chyba słabe jeszcze zbroje. Czekaj, zobaczymy, co oni tu mają. Mają jeszcze prymitywne chyba wyposażenie, tak, jeszcze mają prymitywne wyposażenie. A nasi żołnierze strzelają z kusz, więc jeszcze tych opryszków udaje nam się. Ale już mają kolczugi, zobaczcie, już mają kolczugi i mają kusze. Zobaczcie, mają kusze. Także to nie jest takie proste już z nimi wygrywać. Także zobaczymy. Dobra, już chyba żeśmy wygrali, tak? Są jeszcze jacyś? Chyba nie. Dobra, przestajemy tutaj zwoływać. Niech się tam nam filtrują. I teraz tak, ile nam jeszcze brakuje? 4 dopiero mamy. Tutaj podniesiony mamy ten szpital. No, ranni są tutaj złożeni teraz. No i mamy też wyższe centrum handlowe. Także wyższe centrum handlowe, to za tym idzie, że będziemy mieli większe podatki. A tutaj piekarnia, więc zróbmy miejsce. No i gdzie jeszcze są? Z tej strony są jeszcze. Dobra. To jak z tamtej strony są jeszcze, to sobie tutaj przyjdziemy. Tak. Bo od tej strony idą jeszcze, tak? Tutaj. O, dużo ich jest tutaj. Dobra, to najpierw tutaj spróbujemy. Stąd ludków trzeba pozbierać.
bo zaraz będą atakowani. I dajmy ich tutaj. I rzeczywiście jeszcze zróbmy tutaj zwołanie. Zbliżamy się do 300 i zaczyna szwankować wszystko. No ale to może to tylko u mnie tak szwankuje, także może u was będzie lepiej. Napiszcie mi w komentarzu, jak tam u was chodzi giereczka, bo u mnie troszeczkę szwankuje, tak? No i zobaczmy, czemu 800 mięsa? A bo to niezdrowe było, tak? No dobra, tutaj z dwie krówki by trzeba było, żeby tak koło 10 trzymać, o tak, o tak, i o tak. No i wtedy będzie dobrze. Okej. A idą do tej osady, czy nie? A czemu tamtędy idą? Ja nie wiem. Który został zaatakowany? Tutaj. Od tyłu ich idą atakować, czy co? No czemu nie atakujecie? Hej. Tu. Pyk. A tutaj są. A tamci to sobie jeszcze przyjdą. Strzelają, strzelają, tak? O, zabili mi kogoś. Oni z pałkami jeszcze chodzą, dobra. Jak oni z pałkami jeszcze chodzą, to jest dobrze. O, nasi mają halabardy przecież tu. Nasi mają halabardy, czemu oni tutaj niby w ten sposób działają? No niemożliwe. Dobra. Tutaj jeszcze, nie wiem, tak zacięcie, kurcze, niszczą mi te mury. Mają dziury, jak nie wiem, to... Chodź. Idziemy tutaj. Nie, no tutaj jeszcze wchodzą cały czas. Jak ich siekają. Dobra. Przenieśmy flagę. No nie bardzo możemy, kurczę, bo tutaj by trzeba było ich. No bo tam ci będą wchodzić, nie? Ci. Nie rada, siekają dalej. Dobra, to niech coś siekają, no. O, ileż będziemy do nich gadać. Tutaj na razie. Tam gostka złapali. No dobra. O, uciekają. Już uciekają. Ci też uciekają. Dobra. To fajnie, że mi bardziej nie poniszczyli murów. Bardzo się cieszymy z tego powodu. To znowu mamy jakieś dziury. Musimy popatrzeć, gdzie te dziury mamy tam zrobione. Tutaj mamy przede wszystkim. Tutaj nie zdążyli zrobić, bo ich uklepali. Tutaj już się robi. Ale to przy okazji. Dobra. Ranny. Dobrze, że nie popołudniowy. Co tutaj mamy? Zbrojownia. No wiem, ale póki co zbrojownia jeszcze mi nie jest tak bardzo potrzebna. Jak będzie wyższy, te halabardy i tak dalej, znaczy się te z... Zbroje płytowe, jak będziemy robić, to wtedy tak. Ojojoj. Tu mamy... Houston, mamy problem. Nie mamy. Kurde, faktycznie nie mamy tych ciężkich narzędzi. Trzeba będzie zrobić na szybkę, co? No i gdzie to mamy? Tutaj mamy, tak? Tutaj mamy. No przecież są ciężkie narzędzia. To jak to nie ma? Jak jest? W magazynie mają. Tak czy inaczej trzeba będzie w ten sposób zrobić. 3. No jak trza, to trza, tak. No.
Nie będziemy się tutaj pieklić. Zróbcie co trzeba i tyle. No nie? No. Dobra. O, już mamy 7. Dobra, pięknie. No wszystko mamy poprzerzucane. Także nie mam się czego czepiać w sumie. Ale jest nieźle. Dobra. No. Szczurołap. Ale jest tam szczurołap. No to o co ci chodzi? Drugi. Tutaj, dobra. Okej. Nieźle. Tutaj. Przerabiamy, przerabiamy, kolego, przerabiamy. I tutaj. Aha, nie mam tych narzędzi. Kurde, co ty? No nie dobrze, no bo tutaj są potrzebne te narzędzia. No to powiedziesz, przerzuć stąd. No, no przecież tutaj mamy narzędzia, więc czemu nie robisz? I wszystko. Aha, bo pewnie nie mamy tylu, co trzeba robotników. Tak, 29, 29 jest. Wytwórca wagonów. Też jest potrzebny, także jeszcze aptekarz. Aptekarz. Gdzie my tą aptekę tu wciśniemy, to ja już nie wiem. Zobaczmy, po ile ta apteka w ogóle by była. No, nie jest taka strasznie droga, tylko że my nie mamy komponentów, z których by można mogła robić cokolwiek. Ona daje coś, jakieś pozytywne wartości? Nie, to jest zwykłe, także to może być na uboczu nawet. Aczkolwiek nie radziłbym na uboczu dawać takich rzeczy, z tego względu, że to jest produkcja, która jest potrzebna, tak? No dobra, przyspieszamy. Jak tam z krowami? No dobrze. Tutaj trochę cieniej. Słabe krowy były, nie? Dobra, jest. Mydło. To ja już nie wiem, o co chodzi. Piwo mi się tu zrobiło. Dobra. Ciach. Nie jest okej. Szkoda, że te wozy, kurczę, wycofali, nie? To fajnie było z tymi wozami. Mieszkanie, ten. Co, znowu drapieżnik? Gdzie ten drapieżnik jest namierzony? No tak, on tu wlezie, skubaniec. Gdzie on jest? Już udziabany czy nie? Gdzie? Tam? Wlazł w ogóle tam. Dobra, wycofujcie się chłopaki. Wróć do koszar. Czekaj, bo tutaj mamy do pogadania. O, tutaj teraz nadrobimy troszeczkę, nie? Dobra, nadrabiajcie, koleżkowie.
te dziury mi przede wszystkim tu zrobić, nie? Z priorytetem proszę mi tutaj. Od razu spróbujmy zrobić tutaj a mury te dobre i będzie wtedy najlepiej. I będzie super. Dobra. Zróbcie, bo to musi być zadziabane, bo to nie ma dwóch zdań. I tyle w tym temacie. A tutaj też zadziabać. I dobrze będzie wtedy. O, to też by było dobre z priorytetem. Dobra. Zobaczmy, czy w ogóle to będzie miało sens, nie? Z pól chłopaki poszły, kurczę, tam. Już kurde. Chodź tu. Och, też zboże, kurczę, mąkę tutaj też te. Nie ma nic tam, no to kurczę, co wy chcecie niby wyżerać? A to kurczę, skumańca mała. Tutaj co tutaj jest? O, konfit są też. No dobra, no tutaj nam robią ładnie te domki. Szkoły. Patrzcie, tutaj nam nie zrobili tej szkoły. Co nie ma? I jest przecież tam mąka, glina. Co ja o mące, kurczę. Oczywiście, że tutaj trzeba więcej osób. To nawet bez dwóch zdań. A tutaj mamy jeszcze. Jak się da, to róbmy. Dobra, przeniesiemy. Bliżej tutaj. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. I które stąd weźmiemy? Patrz, tutaj cała ta. No, nie bardzo jest jak to wziąć, nie? Ile mamy? Dobra, bierzemy. I tutaj wrzucamy od razu. Stop. Stop, powiedziałem. Gdzie ten drapieżnik? Tutaj znowu. Ale to też tam nie wlezie. No dobra, chodź. Chodźcie, no tutaj proszę bardzo, ciach. Dobra. Tutaj będziemy obserwować, ale przede wszystkim trzeba naszych ukochanych tutaj 24 rolników wrzucić. Dobrze. No niestety tak to będzie wyglądać teraz, bo już więcej ludków raczej do nas nie przyjdzie. Bo na razie nie mam zamiaru po prostu, żeby całkowicie zeszło. O, dwóch leci od razu. Handlarzy. Fajnie. Dali sobie radę? Dali. Wróć do się. O, kurde. Dobra, ubili miśka. Dobra, tutaj wejdźmy. Zastopujmy, bo to może dużo ważyć. Deski chcą, kamień. Mydło. I buty. Butów. No, butów nam trochę mało. A mamy co? Mamy mąkę. Mąkę możemy wziąć. No i zboże, tak? Możemy też wziąć w sumie. Zobaczmy, co ten chce tutaj. Też buty chce.
I naczynia, stocznie, wszystko tanio chcę. Ale co może dać? Rudę może dać. Rudę, a my nie mamy węgla, więc. A, węgla. Nie mamy węgla? Jakim cudem my nie mamy węgla? Oj, a, tyle wytworzył. No właśnie, jakim cudem my nie mamy węgla? Ja cię dylę. No, problem z węglem mamy. Powinniśmy wydobywać albo kupić. Dobra, kupimy. Kupimy węgiel, bo nie mamy innego wyjścia w tym momencie. Oprócz tego, to nie wiem, co będziemy kupować, bo na razie węgiel jest nam potrzebny. I nie mamy nic na to, żeby inaczej to zmagazynować. Dobra, tutaj zobaczmy, co ten chce. Gliny też nie mamy. Jezu. Gliny nie mamy. To też byśmy chcieli, tak? Wow. To przenieśmy trochę pieniędzy. I kupmy tą glinę. Glina bardziej nam jest potrzebna, niż nam by się tą wydawało. Oho, ho, ho, ho. Co my możemy sprzedać? Możemy sprzedać mydło. Proszę bardzo. To, co żeśmy wcześniej kupili. Świece przerzućmy z powrotem, bo nam są potrzebne. Skoro nie mamy, no to nie będziemy sprzedawać, nie? Nie już w tym temacie. Teraz tak, musimy tą glinę kupić. Dawaj tą glinę. Gdzie ta glina jest? Hej, gdzie glina? Tutaj. Tutaj glina, kupujemy całość, jak się da, nie da się, o, tyle, dobra. Ojajajajajaj. Co, drewno sprzedajemy? Po 4? No, musimy. W tym momencie, bo chcemy glinę. Dobra. I co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy też jeszcze potrzebujemy tak, tutaj żelazo. Dobra, przerzućmy to żelazo przy okazji. Potwierdź. I przy okazji potwierdź. Dobra. No nic więcej nie wskuramy w tym momencie chyba. Tak, jeszcze koszyki możemy sprzedać. O, widzisz, koszyki możemy sprzedać. Dobra, koszyki sprzedane, to sprzedane i trochę garków możemy sprzedać. Dobra, a możemy kupić jeszcze żelaza. Żelazo jest nam bardzo potrzebne. Dobra. I zatrzymajmy sobie się w tym temacie. Ja zapomniałem o tym. Faktycznie. Przecież nie mamy tutaj, żeby nam wytwarzał w ogóle te... razem z pitolium. Jał. No dobra, nie mamy za bardzo co sprzedać i tak dalej. No, tyle w tym temacie. Dobra, arborysta. I teraz wrzucimy sobie tutaj gruszeczki. Tak jest, gruszeczki będziemy tutaj wrzucać, żeby nasze krówki miały cień. Tak? No. No ja idź. Także cienia będziemy mieli pod dostatkiem. A co? Robimy tak i koniec. No. Czemu? Tam nie mogę. To niewycięte drzewo, czy co? A, nie. Źle sobie tutaj obliczyłem. Co znowu? Gdzie drapieżnik? Gdzie został zaatakowany?
Zabił mi go. Co tutaj jest? Dzik? Zwykły dzik? Ale też zabity dzik. Dobra, jest. Jeżu. To można po prostu na tego... zostawić sidła, prawda, na tego dzika i tak dalej. Ale no cóż, no zobaczymy, jak to pójdzie w dalszej części. Natomiast na czym żeśmy? Arborysta. Arborysta, proszę bardzo. Weźmiemy jeszcze jednego arborysta, ale to w późniejszym czasie zrobimy, żeby miał co tutaj robić, tak. I tutaj sobie sadzimy drzewka. Te są za darmożkę, będą owocowe, także będą superowe też przy okazji, tak. No i drzewka, sadzimy drzewka. Te mogą sobie dłużej porosnąć, także to nie będziemy źli, jak długo się będą tworzyć, tak, bo tutaj krówki będą sobie chodzić, będą sobie jesio, traweczkę i będziemy szczęśliwi, także będzie dobrze. No, ale to zobaczymy, jak to wszystko powychodzi, tak. No, bo tutaj jeszcze mamy też brzoskwiniowe drzewa, które jeszcze rosną, a których jeszcze nie mamy, także możemy sobie tutaj tych drzewek nasadzić. No fajnie, a jak tutaj, no tutaj jeszcze są płodne te drzewka, te już są prawie dojrzałe, tak? Gdzie on tam chodzi, tak? Chadza tu arborysta, tak, w dobre miejsca, okej. Okay. Fantastycznie, teraz tak, bo tutaj dawaliśmy, o właśnie, w ten sposób, żeby tą płodność zwiększyć, ale widzę, że strasznie leci. I chwasty też. I tutaj też płodność leci w dół. I tu płodność poszła w dół. No tutaj jest w miarę dobra ta płodność, ale tu jak widzimy, no, strączkowe są. Dobra, i tak będzie trzeba pomyśleć nad tym, żeby strączeczki tam sobie wrzucać i żeby było ok. Dobra. Dobra, tutaj powoli też będziemy, mam nadzieję, że tutaj mi zrobią i tu powoli będziemy dalej ulepszać te mury, żeby nam tędy nie wchodzili, żeby cały czas szli od tamtej strony, gdzie mamy uzbrojoną całą ekipę i wtedy po prostu możemy troszkę to kontrolować. Tak jak zauważyliście, tam atakują, gdzie są najsłabsze ogniwa, więc tutaj muszą być mocne mury w takim razie, a słabe mury będą tam, gdzie jest ostrzał. Także w ten sposób sobie to robię. Bo obsadzić całe mury i tak dalej, to nie mam na tyle cashu, także tutaj pod tym względem trzeba to brać pod uwagę, nie? Wagony jeżdżą. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra. Na razie niech to zrobią. Tu jest. I tu ulepszenia od razu. Bo tak są mocne mury, jak najsłabszy punkt w nich. Także tu specjalnie też tutaj dałem, żeby tutaj poszło. I ulepszamy. Tutaj. No dobrze, tutaj też później będziemy to robić. Ile tam nam jeszcze brakuje? No już się zbliżamy, już 20 jest, no pięknie. Jeszcze tutaj powinno nam pójść do góry, tak myślę. Te puby może coś dadzą jeszcze? Mam nadzieję. Mamy trochę tutaj tych desek. O, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie będziemy tam polepszać. I tutaj dodaj.
O, tutaj w sumie jest największe pole. Tak troszeczkę słabe, nie? Jak tutaj? No, jest jak jest. O, widzę, że drzewka się robią. Jak tam stoimy z drzewami? W miarę. I ile mają? 7. Dobra. Teraz tutaj robimy tak. Tak. I tak. Dobra. I teraz mamy prywatny zagajnik. Będzie w tej zimie zrobione na cacy, że tak powiem. I tutaj te rolnicy. Idziemy w dół, tak? I będziemy teraz robić tutaj te wszystkie nasze rzeczy. Będzie się tu działo, tak? Będą polepszali. A, miałem tam spojrzeć. Czy już tam doszli w ogóle? Tak, doszli. Tutaj jeszcze zrobimy taki manewr, że mieszkania tymczasowe. Nie jestem zwolennikiem tych tymczasowych, że tak powiem, mieszkań, z tego względu, że według mnie nic nie dają. No nie chcą tam mieszkać, po prostu ludki i koniec. No. I cóż im zrobisz? No powiedz, cóż im zrobisz? Oni nie chcą tam mieszkać. No i tutaj puścimy, tak, przy rzece, tak. Trochę tam tego trzeba będzie zrobić, nie? Tych kilosów. A później sobie to jakoś odbębnimy. I dobrze. Nieźle jest. Nieźle jest. O, jest ok. A później sobie tutaj zrobimy te zasieki, te mury takie, wiesz, te zwykłe. Ale to jak już będziemy... No bo idą tutaj do nas jakieś fajne wieści. Co będziemy sprzedawać tym razem? O. Ser. O, ser jest tani. Ale będziemy go sprzedawać, bo mamy go dużo. W nadmiarze mamy. Sprzedajmy ser. Nie. To nie. O, mamy kupca z przyprawami. I przyprawy by nam się tu przydały, ogólnie rzecz biorąc. Jednakże, no... Nie tym razem. Ojojoj, my nie przerzuciliśmy tych całych... całego tego... A całej tej mąki, i to jest problem, pewien problem. Ho, halabardy tutaj chcą kupić i tak dalej. No nie mamy niestety, tutaj sprzedajmy tą odzież. No i zobaczmy, co będzie dalej. A miecze chcą kupić, ale słabo płacą. Za miecze. Zobaczymy, ile będziemy mogli. Już mamy 300. Chodzi w miarę. Strasznie się boję tej 300, ale no cóż, jak jest, tak jest. No. Aha. Nie, tam zostało nam dni 50, dobra. Tam wycinają, dobrze. My tutaj musimy pilnować, no, żeby nam ten nasz, że tak powiem, sprzedawca nie uciekł. Sprzedaj. Akurat... O, idzie drugi idzie, może będziemy mogli z jednym i z drugim sprzedawać. Sprzedaj, dobrze. Aha, no i dobra, w tym momencie zatrzymajmy.
Czegoż ten drugi ma? Tak, powiem szczerze, że mi to tak nie bardzo leży, to co tam jest. Tak, pierwsza sprawa to metal będziemy chcieli kupić, beczki możemy. Jest. Jest zbroja płytowa, 6 zbroj płytowych. Ojojojoj, drogo. Drogo. Dobra, sprzedajmy to całkowicie. Jał. 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 My jeszcze nie mamy zbroi płytowej, a dobrze by było, żeby ci nasi rycerze mieli. 3, 4, 5, 6. Trochę nam braknie. Zobaczmy, co czym czasem nie możemy z czymś przyhandlować, nie? Tutaj tak, no tutaj możemy. Tu też możemy. Jeszcze. Co jeszcze możemy sprzedać? Przypraw nigdzie nie dostaniemy, tylko od handlarza. Także przyprawy by nam się przydały, przynajmniej trochę. Natomiast to, tych 6 płytowych. Ser, ten. Tutaj co sprzedajesz? Miecze? O Jezus. O Jezus. 58, a ten po ile? Oj, oj, oj. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. A 366 się sprzedaje, a no nie, 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 nie. 265 kupuje. Nie, nie, nie. No nie da rady pohandlować z nim dzisiaj. Nie da rady. To są złe, złe, złe całkowicie. Na pewno kupię tych 6 płytowych. A kup do magazynu i od razu przenieś. Dobrze. Tak, no to to już mamy kupione. To też do magazynu w sumie przerzuć. Ha! To też przerzuć do magazynu. Nie, nie będziemy w takie rzeczy się bawić. Trudno się mówi, żyje się dalej. No, nasi mają mieć to, co najlepsze. Zobaczymy, czy się jeszcze coś uda sprzedać. Zobaczymy. No, jest. Dobra, jeszcze tego sera przerzucimy. Aha, 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 aha. No dobra. Pomyślmy sobie tak, kurczę. No nie da rady, no po prostu nie da rady. Ty, gdzie to znikło? Ja tak. Już prawie nie mamy kasy tutaj, żeby coś sprzedać, powiedzmy sobie szczerze. Mhm. Dobra, sprzedajmy to, co możemy. O, już pojechał mi. No, dobra. Nie zatrzymałem i tyle. I poszło się lulać. Ty, ale na narzędziach mogłem zarobić. Ja nie spojrzałem. Tak mi się wydaje przynajmniej. 17 dni, ale no nie, 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 tu sobie tak zrobimy w miarę. Tutaj my przetransportowaliśmy, nie. Dobra, to trzeba w ten sposób zrobić, co by nie było, i wszystko, reszta jest ok, dobra. Na narzędziach mogliśmy chyba zarobić, tak mi się wydaje. Bo tutaj on sprzedawał, tak, tak,
To jest właśnie to, gdzie mogliśmy coś zarobić jeszcze i kupimy sobie to, co możemy, czyli kup magazynu i tutaj przenieść to, co możemy. Dobra. Okej. Ha, ha, ha. No cóż mam powiedzieć? No jest jak jest. Mamy lepszą zbroję, tak? Dobra. Reszta na to najsłabsze ogniwo mamy teraz tutaj, tak? Bo tutaj już będzie fajnie wszystko zrobione. Ty. A tutaj są dziury. Ty. Tu są dziury. Ja. Nie mogę. Tu są dziury, zobaczcie. Ojoj. No to nie, no to tak się nie bawimy. Oni tędy nam będą włazić i zwierzęta i co tylko. No dobra, wzięli się za robotę. O, tyle dobrze. Jak poziom zapasów jest niski? Co wy to opowiadacie? Przecież kurczę, dopiero co próbki poszły. Podnóż. Czekaj, bo tutaj musimy. Gdzie tam jest najniższe? Tutaj. Dobrze. Pokaż, co ty tam masz. Te rzepy będą. No dobra. Okej, może tak być. Może tak być. Aha. Dobra. Uda się to zebrać, czy nie? Mamy już? Mamy to? Czy mamy to? Jeszcze jeden domek. Jeden domek. No, naprawdę. I czekaj. No, zobaczmy. Może tutaj. Spróbujmy tym pubem coś załatwić. Dwa zwierzątka się obrodziły. Musimy zmienić teraz sprawę tutaj. A nie, niech się odżywią i tak dalej. Później je majchniemy. O, tutaj następny. O, tutaj damy. O, no dobra. A teraz tak, musimy tutaj tych rolników powzywać, tak? O, właśnie. Oj, o, zobaczcie, i mamy już teraz optymalną sprawę. Optymalnie teraz to wszystko by było. I jak tam ze szczurołapem, gdzie on jest, w jakim terenie? Ten jest ok, a ten jest na tamtym terenie, więc go damy z powrotem tutaj. Dobra. A tutaj. Dobra, a tutaj przyjedziemy. Dobra, zobaczmy. Będzie czy nie będzie? Dużo będziemy musieli sprzedać z tego, co widzę. Trzeba będzie dużo sprzedać. Podatki roczne już zebrane. Jak mało, kurczę, mamy już kasy. Bazar, podatki, rynek. Coś nie rozumiem tego, czemu ten rynek tak słabo. Aha. Kosz. No dobra. Sprzedajmy, bo potrzebujemy. Ajajajajajajajajaj. No zobaczmy, może drugi handlarz przyjedzie i da się coś zarobić. Bo potrzebujemy teraz hajsiwo. Już mamy, czy nie? Jeszcze jeden. Ja cię dyletę. Skisz tego jednego, kurde, będziemy tak. Ajajajajaj. No, drugiego handlarza potrzebuję, bo potrzebuję 3,5 tysiąca.
A tutaj nie mam tyle. O, idzie. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Może się uda coś zarobić. Może będzie ciekawie. Dobra. Mamy drugiego. No dobra. No, powiedzmy sobie szczerze, chyba nie zarobimy. Jest sir? Jest sir. A zwiększmy ten, bo potrzebujemy tak dosyć sporo sprzedać. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Sprzedaż. Nie da się zarobić. To nie da się. Czekaj. No nie ma jak, no. To wszystko metalowe i ubrania. Ubrania ewentualnie. A tutaj mamy wszystko skórzane znowu. A nie sprzedaje praktycznie nic takiego, co byśmy mogli sprzedać temu drugiego. No to żeśmy sobie zarobili po byku. Chyba, że coś... Czekaj. No tanio. Tanio chcę, no. No kurde, nie widzę, żeby było coś ciekawego, no. No nie ma możliwości w tym momencie. Dobra, spróbujmy. Jednego. Ajajajajaj. Jeszcze tam nam pójdzie kasa. Dwanaście dni. Dobra. A, pali się jeszcze. Za mało wody. No, bo tam przerabiamy chyba, tak? Dobra, 3 dni mamy. No nie ma co za bardzo kurczę sprzedać i nie ma co za bardzo kupić. Chyba, że coś mam pomroć. Czekaj. Nie, to obydwoje chcą sprzedać. Ja tak myślałem, że już coś się uda utargować, a tu dołupa wielka. Dobra. No cóż, no musi tyle nam wystarczyć. Tu sprzedajemy ten ser i tyle w tym temacie. I przeniesiemy 3,5. Tam chcieliśmy, tak? Jest 3,5. Potrzebujemy. Dobra. I tyle w tym temacie. Natomiast... Co tutaj jest? Tu jest ten pub. Zrobił się. Teraz zobaczmy, ile będzie kosztowało nas na przykład zrobienie tutaj. Teraz tak. Ile tu jest? 68. A nie ma... Dobra. Okej, będzie dobrze. Co tutaj się stało? A, ten ostatni się robi. Oj, no to super. Mamy już wszystko gotowe, praktycznie. No nie mów mi szczerze, że kurczę. Dobra, dawaj. Kasę dawaj. 15 dni. Jau.
No i co? Narzędzia by się przydało kupić. Dobrze. No, trudno się mówi, nie? No, już uciekł, dobra. A tak znowu, czekaj. No, to musimy. Tik. A i te narzędzia byśmy sobie poprzenosili troszeczkę. Tu rzeczy. Dobra. No, koszyki to i tak już z koszykami nie łażą. Bo dużo, dużo sera poszło. I tutaj te narzędzia przerzucimy, bo potrzebujemy, żeby były tutaj. No dobra. Tutaj też przerzucimy, bo to będziemy przerabiać. Proszę bardzo. Uj, trzeba będzie przerzucić, bo nam się zepsuje. No kurczę, tyle tych. Dobra, masz. I w sumie to chyba tyle na dzień dzisiejszy. Dobra. A gdzie to jest w ogóle? Od tej strony to was nie znałem. Tu coś ukradli, czy coś? Jak tam? No. Jest jak jest. Dobra, uciekajcie stąd. Lećcie sobie tutaj. I sprawdźmy, gdzie to. Tutaj są. No, duże, duże ilości. Ilu? 56. Tędy będą szli. Nie zdążyliśmy tego zrobić. Oj, oj. No dobra, no dobra. Ajajajajaj. O, tutaj też mam miejsce. Dobra, teraz już nie będziemy tam dorzucać. Mamy puste miejsca. Mamy puste miejsca, dlatego do nas tutaj lecą. Jak ćmy do światła. O, biją naszych. Zaraz tam. Dobra. Z tej strony idą. Nie widać, żeby tamtędy szli. Dobra, to my bierzemy naszych, że tak powiem, kompanów. Tutaj nigdzie nie ma, tak? Wszystko jest szczelne. Szczelne. Dobra, tutaj idziemy. A tutaj po co idą? No to tam się nadzieją, no i tyle. Trudno się mówi. Żyje się dalej, a my tu po prostu będziemy do góry szli. Tak, jest, ulepsz. Ulepszamy. W takim bądź razie. Udało się wszystko wziąć i zrobić. O, tu co tutaj jest? Atak z tej strony. No, z tej strony atakują też. O, widzicie? I tutaj tą palisadę przede wszystkim uderzają mi tutaj. O, tutaj nasi żołnierze idą już. Także. Przenieść flagę i damy tutaj, żeby już się zatrzymali i tutaj atakowali, tak? No tutaj, no, przede wszystkim te rzeczy, które nie zostały jeszcze do końca zrobione, są po prostu robione niedobrze. No, widzicie, tutaj leżą, lezą, lezą. Ludki, gdzie wy tu idziecie? Gdzie wy tu idziecie? Tu. Uciekać. Uciekać. No, tam będziecie. No, dwóch. Dwóch już poniosło śmierć. Mam nadzieję, że nie żołnierze. Żołnierze jednak. Oni byli dobrze wyszkoleni. Dobre mieli te. To co? Już niech. Co?
nie z pałkami chodzą. Tam widziałem, że kusze mają, to widziałem, że mają kusze. No przecież dobrze byli wyposażeni, że tak powiem. No ale to już swój wiek mieli ci żołnierze. To uciekają? Pytanie za 100 punktów, czy uciekają? Mhm. Przenieść flagę. Ciach. Ci już uciekli, z tego co widzę. A, tu jeden jeszcze został. Męczy się z tym. No i tutaj też. No dobra. Napastnicy atakują. Gdzie? Z tej strony? I tutaj to bez problemu. Tutaj to powinniśmy sobie dać radę. No właśnie, tutaj pięknie to idzie. Ale patrzcie, tutaj te nasze zasieki, że tak powiem, sforsowali. Bo tutaj było najsłabsze ogniwo, nie? Widzicie? Idą tutaj, kurczę, jeszcze. Ale tutaj o to mi chodziło, żeby tam byli. To jeszcze zróbmy tu dzwonek. Jaki znowu budynek został zaatakowany. Tam, no trudno się mówi. A tu już uciekają, stąd uciekają. A tutaj przede wszystkim szybkość. Podwyższyć tutaj też. No i tak. Tutaj ulepsz. Tak jest, żeby tutaj ta główna arteria jednak mogła sobie dobrze działać. Tutaj też znowu mamy urypane. No dobra, budyneczek zrobiony. O, i tutaj też ładnie mi zarypali. Dobra. Wszystko już zrobione, tak? No to do koszar. Wróć do koszar. Tutaj też uciekają, dobrze. Więc nie potrzeba tutaj nam żadnych tutaj dodatkowych wzmocnień. Mhm, póki co. No fakt, widzę, że tutaj jest niezbyt dobrze, ale o, tutaj ukradli coś? Z tej wędzarni chyba coś musieli ukraść. A co tutaj mamy? No nie, no tutaj to oni muszą sobie tutaj dać radę. No i tutaj priorytet to jest pierwsze. No i proszę bardzo, tutaj. Ajajaj. No i teraz to już będzie wszystko ok, tak myślę, nie? Lekarstw nie mamy. A dopiero aptekę będziemy robić. Możemy sobie już zaplanować tą aptekę. On to będzie tutaj i... Faktoria jest, ale tutaj apteka. Proszę bardzo. No i weźmiemy sobie tutaj, zrobimy tą aptekę. No, dobrze będzie. Będziemy sobie robić tą rzecz. I już. Jeszcze gdzieś, gdzie są ci napastnicy? A nie ma. No widzisz. Patrz, a tam zostawiłem te miejsca, nie? Żeby specjalnie tam uderzali, ale nie chcieli. Co? Gdzie drapieżnik? A, tutaj. A to dzik jest. To na dzika to idziemy wszyscy. Mhm. No, 7 budynków. No i brak, dobra. I już mamy, patrzcie, mamy pięknie zrobione. Na maksa nasz główny budynek
Także fajnie, że ze mną graliście, fajnie, że byliście. A także widzicie, że da się zrobić na wyższy poziom bez używania po prostu tych naszych, że tak powiem, dopalaczy. Ale co za tym idzie, no, wymaga to troszeczkę wysiłku, tak?